Cześć, z tej strony Magda Szczepańska ze Szkoły Języka Norweskiego Trolltunga. Ten odcinek będzie przydatny szczególnie osobom, które pracują w norweskiej restauracji bądź zamierzają taką pracę podjąć. Zapraszam! Nauczymy się dzisiaj słówek, wyrażeń oraz pełnych zdań, które mogą przydać się w pracy kelnera. Zaczniemy od prostej listy. Vem jobber på restaurang? Kto pracuje w restauracji? En servitör, kellner, kellner. En kökenchef, szef kuchni. En kock, kucharz. En kökenassistent, asystent w kuchni. En uppvaskhjälp, pomoc na tak zwanym zmywaku. En barista, barista. En bartender, barman. Måltider, posiłki. Ett måltid, posiłek. En maträtt, danie. En dagensrätt, danie dnia. En frukost, śniadanie. En lunch, lunch. En middag, obiad. En kvällsmat, kolacja. En forrätt, przystawka. Aj en suppe, zupa. En hovedrätt, danie główne. En dessert, deser. På bordet, na stole. Ett bord, stol. En stol, krzesło. En duk, obrus. En meny, meny. Ett vinkart, karta vin. En serviett, servetka. Ett servise, zastawa. En middagstallerken, talerz płaski. En suppetallerken, talerz głęboki. En desserttallerken, albo en assiett, talerzyk deserowy. En bolle, albo ice cold, miska. Ett bestick, sztućce. Ai sze, łyżka. Ai spise sze, łyżka do zupy. Ai tesze, łyżeczka do herbaty. En gaffel, widelec. En kniv, nóż. En kopp, filiżanka, kubek. En kanne, albo ai mugge, dzbanek. Et glas, szklanka, kieliszek. En karafel, karafka. Et ölkrus, albo et ölglas, kufel do piwa. Ai flaske, butelka. A teraz trochę przydatnych czasowników i wyrażeń. Nyttige verb och uttryck. Å reservere bord, rezerwować stół. Ett bord för en, stolik dla jednej osoby. Ett bord för två, stolik dla dwóch osób. Å spise här, zjeść na miejscu, dosłownie tutaj. Till att ta med, na wynos. O bestille, zamawiać. En bestilling, zamówienie. O betale, płacić. En regning, rachunek. O anbefale, polecać. O spørre, pytać. O få, dostać. O spise, jeść. O drikke, pić. O smake, smakować. A teraz trochę więcej o zadaniach kelnera. Arbeidsoppgaver för en servitör. Å dekke bordet, nakrywać do stołu. Å rydde bordet, sprzątać stół. Å tørke bordet, wycierać stół. Å skifte duker på bord, zmieniać obrusy na stołach. Å ta imot bestilling, przyjąć zamówienie.
och anbefaler jag dagens rätt, polecać danie dnia. Och spöra kunder om maten smaker. Pytać klientów, czy jedzenie smakuje. Servitörens spörsmål till kunder. Pytania kelnera do klientów. Ewentualnie taka mała uwaga ode mnie. Wiem, że wielu kelnerów bądź osób pracujących w restauracji nie zgadza się na taką nomenklaturę, aby gości, no właśnie, gości restauracji nazywać klientami. Więc jeżeli chcecie, możecie sobie to słówko kunder zamienić na gäster, a więc goście. Har du reservation? Czy masz rezerwację? Denne plassen är ledig. To miejsce jest wolne. Denne plassen är upptatt. To miejsce jest zajęte. Vi har ingen ledige bord. Nie mamy wolnych stolików. Är du klar till att beställa? Czy jesteś gotowy złożyć zamówienie? Vill du beställa nu? Czy chcesz zamówić teraz? Vill du ha noe å drikke først? Czy chcesz coś do picia na początek? Kan jeg anbefale dagens rett? Czy mogę polecić danie dnia? Vill du bestille noe mer? Czy chcesz zamówić coś jeszcze? Vill du ha en dessert eller en kopp kaffe? Czy podać deser lub filiżankę kawy? Smaker maten? Czy jedzenie smakuje? Håper det smaker. Mam nadzieję, że smakuje. Är allt bra? Czy wszystko jest w porządku? Trenger du noe mer? Czy potrzebujesz czegoś jeszcze? Skal du få regningen? Czy podać rachunek? Skal du betale med kort eller kontant? Czy będziesz płacić kartą czy gotówką? Varsågod. Här är regningen. Tack för besöket och välkommen igen. Proszę, oto rachunek. Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie. A teraz pytania klientów, gości do kelnera. Kundernes spørsmål till servitör. Kan jag beställa ett bord för 4 personer till klockan 8 ikväll? Czy mogę zarezerwować stolik dla 4 osób na 20 dziś wieczorem? Är dette bordet ledig? Czy ten stolik jest wolny? Vi har reservation. Mamy rezerwację. Vi har ikke reservation. Nie mamy rezerwacji. Kan vi få bestille? Czy moglibyśmy złożyć zamówienie? Jeg vil gjerne ha noe å drikke. Chciałabym zamówić coś do picia. Kan jeg få et glass hvitvin først? Czy mogę prosić o kieliszek białego wina na początek? Kan jeg få en liste over allergener? Czy mogę prosić o listę allergenów? Hva kan du anbefale i dag? Co możesz dzisiaj polecić? Kan du anbefale noe å drikke? Noe å spise? Czy możesz polecić coś do picia, jedzenia? Serverer dere også veganske retter? Czy serwujecie również dania wegańskie? Jeg vil gjerne bestille en tomatsuppe og deretter pasta med laks. Chciałabym zamówić zupę pomidorową, a następnie makaron z łososiem. Unnskyld, hvor er toalettet? Przepraszam, gdzie jest toaleta? Kan vi betale med kort? Czy możemy zapłacić kartą? Kan jeg få regningen? Czy mogę prosić o rachunek? Vi vil betale hver for seg. Chcemy zapłacić każdy za siebie. Okej, i to już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Dajcie znać w komentarzu, czy może pracujecie, albo pracowaliście, albo zamierzacie pracować jako kelnerzy, bądź w ogóle w restauracji, właśnie z użyciem języka norweskiego. A jeżeli macie ochotę, to spróbujcie zbudować dialog z poznanych dzisiaj słówek, wyrażeń bądź pełnych zdań. Jestem bardzo ciekawa Waszych odpowiedzi i Waszych propozycji. Tymczasem bardzo Wam dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. Cześć! En barista. Barista. En bart... K***a pająk wychodzi.